Dzień dobry Państwu, z nami połączenie Skype. Po drugiej stronie kabla Dorota Sierakowska, analityk surowcowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Witam serdecznie. Dzień dobry. $32.09 za baryłkę ropy WTI, co oznacza spadek o przeszło 22% względem zamknięcia w piątek. Mieliśmy do czynienia z jeszcze głębszymi spadkami. Teraz moje pytanie, czy będzie jeszcze gorzej, czy powinniśmy przygotować się na jeszcze niższe ceny ropy? Przede wszystkim z tego, co patrzę na tą zmienność, która się dzisiaj pokazała, i która zresztą już w sumie była widoczna na rynkach, na rynku ropy naftowej wcześniej, to możemy się przygotowywać na wszystko. To może brzmieć trochę dramatycznie, ale chodzi o to, że przy obecnej zmienności, przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych, które jednak wskazują na to, że koronawirus jest taki, jedną z kluczowych kwestii wpływających na rynki, a tej nie da się za bardzo przewidzieć i prognozować wiarygodnie, to przy tej zmienności w zasadzie możemy oczekiwać i tego, że notowania ropy naftowej mogą jeszcze pogłębić spadki w takiej krótkoterminowej perspektywie, oczywiście na razie mówię, ale też nie możemy wykluczać tego, że te notowania mogą się odbić w górę. Wiele będzie zależało właśnie po pierwsze od wspomnianego przeze mnie koronawirusa i od tego, jak on będzie wpływał na szeroki rynek finansowy, ale też na sektor transportowy, jak również oczywiście wiele będzie zależało od ruchów ze strony Arabii Saudyjskiej, Rosji czy też Stanów Zjednoczonych, czyli największych producentów ropy naftowej. Przypomnijmy właśnie tą sytuację, bowiem to było zarzewie tych spadków. Konflikt pomiędzy Arabią Saudyjską a Rosją, zakończone w zeszłym tygodniu spotkanie kartelu OPEC, grupy OPEC+, no niestety nie przyniosło rozwiązania. Tak, to prawda. Inwestorzy w zasadzie obawiali się trochę tego spotkania, dlatego że było to spotkanie o dość dużej wadze, o dość dużym znaczeniu, zwłaszcza właśnie w obecnych uwarunkowaniach, kiedy to kartel OPEC wraz z krajami spoza kartelu, między innymi Rosją, czyli właśnie łącznie zwanych OPEC+, miał za zadanie, czy też miał taki cel, żeby trochę zrównoważyć ten efekt spadku popytu na ropę naftową ze względu na koronawirusa. I to był główny cel spotkania, które się odbywało w miniony czwartek i piątek, przy czym oczywiście okazało się, że jak to często bywało na spotkaniach OPEC+, tym języczkiem uwagi była Rosja, czyli kraj, który jest bardzo dużym producentem, ale nie zrzeszonym w OPEC i w zasadzie kraj, którego dołączenie albo niedołączenie do porozumienia naftowego, to porozumienie w ogóle zostanie zawarte. No i jak pewnie już wielu z Państwa gdzieś czytało, czy też widziało, czy domyśliło się po tym, co się dzisiaj działo na rynku, to porozumienie nie zostało zawarte, czyli mieliśmy taką sytuację, w której OPEC, kartel OPEC z Arabią Saudyjską na czele, zasugerował Rosji pewne rozwiązanie, czyli dalsze cięcie, znaczące cięcie produkcji ropy naftowej w drugim kwartale bieżącego roku oraz przedłużenie dotychczasowych cięć do końca bieżącego roku. Natomiast Rosja powiedziała, że na takie rozwiązanie nie przystanie, co de facto nie tylko oznaczało, że tych głębszych cięć nie będzie, ale że całe porozumienie naftowe, przynajmniej na razie tak się wydaje, legło w gruzach, czyli ta trzyletnia współpraca OPEC+, czyli OPEC, Rosji i kilku innych producentów, po prostu została zerwana. I obecnie sytuacja jest taka, że mamy porozumienie naftowe, które trwa do końca marca, natomiast później nie wiadomo, co się wydarzy, ale jeżeli do końca marca kraje, które wcześniej były zrzeszone w OPEC+, faktycznie nie powrócą do negocjacji, na razie pewnie to wydaje się trudne, to wtedy możemy oczekiwać, że od kwietnia każdy kraj będzie decydował o sobie, o swojej produkcji. Już Arabia Saudyjska powiedziała, że ona podniesie produkcję od kwietnia, jeśli faktycznie nie będzie żadnego porozumienia. Mamy więc miesiąc do kwietnia, a właściwie od kwietnia Arabia Saudyjska będzie podnosić poziom wydobycia na swoich polach naftowych.
Natomiast powracam pamięcią także do roku 2016, przełomu właściwie 2015-2016. Wówczas ceny ropy były na podobnych poziomach. Wówczas również około miesiąca zajęło inwestorom na wyciągnięcie tej sytuacji powyżej kreski i powrót do wzrostów. Czy tutaj mamy szansę na powtórzenie się tego samego scenariusza? Czy tutaj Arabia Saudyjska i Rosja zdecydują się mimo wszystko na nieco dłuższą walkę cenową? Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że ani Rosji, ani Arabii Saudyjskiej te niższe ceny się za bardzo nie opłacają. Oczywiście jakby patrząc również na szerszy rynek, to również nie opłacają się Stanom Zjednoczonym, czyli też ważnemu producentowi. Natomiast Arabia Saudyjska ma niższe koszty wydobycia ropy naftowej niż Rosja i niż Stany Zjednoczone, co oczywiście stawia ten kraj w najbardziej komfortowej sytuacji. Arabia Saudyjska ma też dużo większe rezerwy państwowe i jest w stanie przetrwać nieco dłuższy okres bez takich stabilnych, wysokich wpływów budżetowych. Więc to oczywiście jest, działa na korzyść Arabii Saudyjskiej i stanowi taką kartę przetargową w negocjacjach dla tego kraju. Ja osobiście nie wykluczałabym tego, że Arabia Saudyjska i Rosja jeszcze spróbują się dogadać, ale na razie to, co widzimy, to jest taka próba sił i chyba też takie trochę rozwiązanie, które stawia na piedestale przede wszystkim honor, ponieważ Rosjanie nie bez przyczyny nie zgodzili się dołączyć do porozumienia naftowego tym razem. Przez ostatnie 3 lata Rosjanie byli stawiani w zasadzie bardzo często w takiej sytuacji, że kartel OPEC zadecydował, czy też proponował jakieś cięcia, a Rosjanie byli stawiani przed wyborem, czy do nich dołączyć, czy do nich nie dołączyć i w jakiej formie. A więc Rosjanie zawsze byli gdzieś na uboczu, jeżeli chodzi o decyzyjność i teraz mogli po prostu chcieć pokazać, że jednak ich zdanie się liczy. Z kolei Arabia Saudyjska też w zasadzie tutaj stawia sobie za punkt honoru teraz pokazanie Rosji, że działała przede wszystkim na własną niekorzyść, a nie na niekorzyść Arabii Saudyjskiej czy też krajów OPEC, bo oprócz Arabii Saudyjskiej również pozostałe kraje OPEC, a przynajmniej spora część z krajów z okolic Zatoki Perskiej, zapewne będzie również cięła ceny ropy naftowej na eksport i będzie zwiększała produkcja, a przynajmniej można się tego spodziewać. A więc z jednej strony widzimy, że obie strony teraz trochę tutaj pogorszyły się przede wszystkim ich relacje, ale z drugiej strony też wiemy, że przedłużający się okres niskich cen może skłonić i Arabię Saudyjską, i Rosję do tego, żeby jednak do tych rozmów powrócić. A więc wiele się może wydarzyć na rynku ropy naftowej i ja w tym momencie nie mogę wykluczyć rzetelnie ani tego, że notowanie ropy naftowej odbiją, bo może się okazać, że za parę dni jednak kraje producenci ropy naftowej zaczną się łamać i mówić o możliwości porozumienia, ale może się też okazać, że żadnego porozumienia nie będzie, a koronawirus będzie nadal negatywnie wpływał na paliwa. Więc te scenariusze to są scenariusze, które w większości wskazują na tym, co ciężko przewidzieć. Czyli ciężko przewidzieć polityczne i ciężko przewidzieć oczywiście to, w jaki sposób, jak szybko, w jakich krajach będzie rozprzestrzeniał się wirus. I to sprawia, że obecna sytuacja na rynku ropy naftowej jest taka niepewna. Koronawirus. Rzeczywiście do tej pory, właściwie do piątku, to było główne zmartwienie inwestorów i wszystkich tych, którzy byli obecni na rynku surowcowym. Czy jeżeli kraje OPEC, kraje spoza OPEC powrócą do porozumienia, jeżeli powrócimy do cięć wydobycia, czy tutaj koronawirus nadal będzie mocno ciążył ceną ropy, czy na fali tego optymizmu po porozumieniu ropa odbije dosyć gwałtownie? Gdyby się okazało, że faktycznie będzie jakaś szansa na porozumienie jednak, to sądzę, że notowania ropy naftowej odbiją w górę. Ale oczywiście nie można bagatelizować kwestii koronawirusa, bo o ile na samym początku faktycznie nie wpływał on aż tak silnie na globalny rynek, to teraz widać, że jednak mamy kolejne kwarantanny, kolejne linie lotnicze odwołują swoje loty, no i to chcąc nie chcąc musi się przełożyć negatywnie na popyt na paliwa. Oczywiście niektóre kraje
mogą to wykorzystać też do tego, żeby zwiększać swoje rezerwy. Podejrzewam, że taki ruch będzie korzystny na przykład właśnie dla owładniętych wirusem Chin, które akurat w ostatnich miesiącach zwiększały swoje rezerwy ropy naftowej, a przy niskich cenach ropy naftowej być może będą chciały trochę zintensyfikować zakupy. Dodatkowo takim beneficjentem niskich cen ropy naftowej mogą być Indie, które również w ostatnim czasie się decydowały na powiększanie swoich rezerw ropy naftowej. No a to jest duży kraj z rosnącym przemysłem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką i oczywiście tam kwestia taniego paliwa to będzie też no plus. A więc można powiedzieć, że oczywiście niektóre kraje mogą się decydować na zwiększone zakupy po niskich cenach ropy naftowej, ale ogólnie rzecz biorąc, koronawirus negatywnie wpływa na ceny ropy naftowej, ponieważ negatywnie i już realnie negatywnie przekłada się na popyt na paliwa i oczywiście pośrednio na samą ropę naftową. Mhm. A co wydaje się u wielkiego nieobecnego tej całej afery, czyli Stanów Zjednoczonych? Czy Stany w pewien sposób zareagują na to, co dzieje się w tym momencie z cenami surowca? W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest na pewno bardziej złożona. One oczywiście bezpośrednio nie biorą udziału w kwestiach dotyczących porozumienia naftowego, ale niskie ceny ropy naftowej są tam i korzystne, i niekorzystne, w zależności od tego, na jaką grupę, można powiedzieć, Amerykanów patrzymy. Ponieważ i dla samego Donalda Trumpa, i dla konsumentów amerykańskich korzystna jest taka sytuacja, w której paliwa są tańsze, zwłaszcza właśnie w roku wyborczym, a więc na pewno jest to coś, co może sprzyjać też dobrym ratingom, dobrym ocenom przed wyborami prezydenckimi, ale z drugiej strony oczywiście największym stratnym jest tamtejszy sektor wydobywczy. Czyli oczywiście mam tutaj na myśli przede wszystkim firmy wydobywające ropę naftową z łupków, ale też warto pamiętać o tym, że tamtejszy sektor się znacząco zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Widać było, że w grze, można powiedzieć, zostały już takie firmy wydobywcze, które są bardziej rentowne, które mają niższe koszty wydobycia, a więc z pewnością teraz niskie ceny ropy naftowej w dużo mniejszym stopniu wpłyną na amerykański sektor wydobywczy niż kilka lat temu, czyli niż w latach 2014, 15 czy też 16, kiedy mieliśmy jeszcze wyższe koszty wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, ropy z łupków zwłaszcza. Oczywiście te koszty wydobycia są nadal wyższe w USA niż w Arabii Saudyjskiej i można się spodziewać, że niektóre firmy zbankrutują, czy będą musiały ograniczać produkcję, że będą problemy w samym sektorze, ale ogólnie też nie powinno być tragedii, mówiąc kolokwialnie, przynajmniej obecnie. A więc myślę, że dla Stanów Zjednoczonych oczywiście jest to pewien cios dla przemysłu, ale jednocześnie pozytywny aspekt dla konsumentów, czy też dla samego Donalda Trumpa przed wyborami. A więc tutaj właśnie sytuacja jest taka dwuznaczna. Mhm. $1,680 za uncję, tyle w tym momencie płacimy za złoto. Można rzec, że i tutaj pojawiła się pewna niespodzianka. Po dosyć gwałtownych, raptownych spadkach cen ropy naftowej, po skorelowanych z tymi spadkami przecenach na poszczególnych indeksach giełdowych, złoto zachowuje się relatywnie stabilnie, 0,44% na plusie. Ja wiem, że zmienność dzienna jest nieco większa. Mimo wszystko chciałbym zapytać, co dalej ze złotem? Zazwyczaj odpowiedzią na wszelkie problemy rynkowe. Złoto ma teraz taki czas, w którym faktycznie ta jego siła nie objawia się tak mocno, jakby teoretycznie mogła. Innymi słowy, mamy faktycznie panikę na rynkach, przecenę na rynkach akcji, a notowania złota radzą sobie całkiem przeciętnie. Oczywiście zmienność jest podwyższona i też no, warto wspomnieć, że na przykład poprzedni tydzień był na rynku złota faktycznie bardzo dobry, wzrostowy. Natomiast też jeżeli chodzi o notowania złota, to tutaj mamy z jednej strony taką rolę oczywiście bezpiecznej przystani, co ma znaczenie na tym rynku ze względu na to, że właśnie złoto przyciąga kapitał w takich okresach
rynkowej do koniunktury, oczywiście też działania Fed, obniżanie stóp procentowych też pozytywnie wpływają na rynek złota. Ale też obecnie widzą dużą wrażliwość inwestorów, jeżeli chodzi o zaangażowanie kapitału na rynku. A więc widzimy, że zwłaszcza na przykład ze strony kapitału chińskiego nie ma aż tak dużego zaangażowania, jak było na przykład w dużych spadkach, które widzieliśmy. Obecnie takie dać, mogę cenę złota już uznawać za relatywnie wysokie, i takie wymagające zastanowienia. Czyli nie widzimy takiego bardzo wyraźnego efektu skłaniania się czy też kupowania złota przez bardzo duże grono inwestorów, tylko raczej taką pewną wstrzemięźliwość. No oczywiście to może być pozytywny efekt, ponieważ jak wiemy, najgłośniej o każdym rynku jest wtedy, kiedy on jest na samej końcówce hossy, więc być może sam fakt, że do złota jeszcze nie jest przekonanych aż tak wiele osób, być może to oznacza, że złoto ma jeszcze najlepsze momenty przed sobą. Na razie na pewno bym doradzała pewną ostrożność. Ten poziom $1700 za uncję to jest taki poziom, który z pewnością będzie taką psychologiczną barierą, czyli będzie to poziom, gdzie ta strona podażowa może być relatywnie silna, ale jeżeli ten poziom zostanie pokonany, to wtedy raczej możemy się liczyć z tym, że będziemy mieli do czynienia z kolejną falą wzrostową. A co z często zapominanym srebrzem, młodszym braciem, młodszą siostrą złota, które, no cóż, również nie jest w tym momencie w gronie czy w centrum zainteresowania inwestorów? Ze srebrem sytuacja wygląda tak, że z jednej strony jest to metal, który jest metalem szlachetnym, a więc jest też silnie powiązany z notowaniami złota i faktycznie traktowany jest trochę jako młodszy brat czy młodsza siostra złota. O nieco mniejszym rynku, większej zmienności, niższych cenach jednostkowych. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że srebro jest wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle, w różnych branżach przemysłu, między innymi w elektronice, a jako metal częściowo przemysłowy też znajduje się pod presją podaży, która wynika właśnie z obecnych oczekiwań spowolnienia gospodarczego, negatywnego wpływu koronawirusa na globalną gospodarkę i na przemysł ogółem. A więc na srebro teraz działają takie dwie główne siły. Z jednej strony właśnie siła tego złota, czy siła powiązania ze złotem, która ciągnie ten metal w górę. I to widać było też, że te dobre sesje na rynku złota też były na ogół dobrymi sesjami na rynku srebra. Ale z drugiej strony też widzimy ten efekt jednak tego metalu przemysłowego, czyli taki efekt tego dołowania cen, czy też wywierania negatywnej presji na ceny srebra, wynikającej z faktu, że jest ono wykorzystywane głównie w przemyśle. I można się teraz spodziewać, czy też takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że jeżeli notowania złota będą kontynuować wzrosty, to notowania srebra też będą mogły się piąć w górę, ale z mniejszą dynamiką, z dużo większą taką wstrzemięźliwością inwestorów. A srebro na poziomie $17 za uncję w tym momencie i to oznacza spadek o przeszło 1,5% względem piątkowego zamknięcia. Pani Doroto, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz, pogłębiony komentarz na temat surowców. Dziękuję bardzo również. A Państwu dziękuję za uwagę.